Jest z nami Kuba z firmy Roland Polska. Opowie on nam o nowościach firmy Roland, które w tym roku zostały zaprezentowane na Music Messe. Pierwszą z nowości, którą chciałbym przedstawić, jest akordeon FR 3X. Jest to nowa wersja FR 3, tym razem już wyposażona w regulator oporu miecha. Tutaj jest. Można ustawić sobie, ile powietrza będzie wychodziło, jak miech będzie przepuszczał. Druga opcja, która doszła, to jest złącze na pendrive USB. Generalnie poprawiono odpowiedź samego akordeonu, szybkość reakcji na miechowanie i dodano nowe brzmienia francuskie. Rozumiem, że on jest wyposażony również w manuał melodyczny. Jeżeli chodzi o basy, tak, ma oczywiście wbudowane barytony i można wirtualnie zmieniać systemy wraz z możliwością przekręcania tych znaczonych guzików. Czyli guziczki, żeby zmienić z gryfu C na gryf B, guziczki przekręcamy manualnie, ale systemem wewnętrznie zmierzamy jak gdyby rzeczywiste ustawienie dźwięków. Dokładnie, zmieniamy elektronicznie sam system. Elektronicznie można wybrać system, w którym gramy, zarówno dla wersji guzikowej, jak i barytonów, a guziki mechanicznie można sobie pozmieniać ich położenie. Jeżeli chodzi o nowości z akordeonów, warto wspomnieć też o FR7X, który wyszedł teraz w wersji czerwonej. Instrument ten, oprócz tego, że jest elektronicznym akordeonem, może być również kontrolerem MIDI. Zwykłym kontrolerem MIDI, więc możemy grać na nim barwą z innych syntezatorów. Tak, no nieskromnie powiem, że jest to najlepszy kontroler MIDI, dlatego że jest wyposażony w największą ilość sterowników. Na przykład miech może pracować z wysoką rozdzielczością, co daje unikalne możliwości sterowania różnymi parametrami. Warto wspomnieć, że klawiatura basowa, guziki basowe mogą wysyłać naraz na dwóch kanałach MIDI. Tak samo jest z prawą ręką, gdzie możemy nakładać dwa brzmienia naraz, więc daje nam to możliwość sterowania naraz czterema kanałami MIDI plus dodatkowa kontrola płynąca z samego miechu i dynamiki w guzikach basowych, jak i wiolinowych. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz, czyli można wtedy wyłączyć brzmienie tego akordeonu w nim. To znaczy można po prostu je ściszyć. I grać brzmieniem na przykład z jakiegoś syntezatora wirtualnego. Dokładnie, tak. Tak to działa. Jeszcze można zrobić tak, że na przykład podłączyć do keyboardu i sterować akordami za pomocą klawiatury akordowej. Co nowego w fortepianach? W fortepianach i pianinach jest rewolucja, jeżeli chodzi o Rolanda, dlatego że w tym roku wypuściliśmy kilka nowych modeli. Właściwie są to stare modele, ale z nowym oznaczeniem F na końcu. I tak mamy RG1F, RG3F oraz LX10F. Są to pianina i fortepiany, które już wcześniej występowały, ale teraz zostały wzbogacone o Supernatural. Technologie wydobywania dźwięku polegają nie tylko na samplingu, ale na modelowaniu dźwięku. Więc nie mamy już do czynienia z tradycyjnymi schodkami przełączania poszczególnych sampli w zależności od dynamiki, tylko jest płynne przejście brzmienia. Czyli jest to hybryda. Są tam sample oraz modelowanie fizyczne, tak? Tak. Jest to hybryda. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że instrumenty te wzbogacono nową klawiaturkę PH3. Charakteryzuje się ona tym, że ma trzy czujniki pod klawiszem, więc można wydobyć dźwięk z pozycji wychwytu, czyli nie puszczając klawisza całkowicie, już można zaatakować nowy dźwięk. Roland pokazał na tych targach nowy syntezator. Jest to, jak widzę, wirtualny analog. Tak, jest to instrument, który zadowoli większość początkujących użytkowników, dlatego że jest bardzo prosty w obsłudze. W porównaniu do SH201, który był poprzednikiem, ulepszono znacznie brzmienie. Jest ono ciepłe, bardziej zbliżone do analogowego syntezatora. Jeżeli chodzi o sam tor syntezy, został on podzielony na logiczne bloki, które są bardzo proste w obsłudze. Struktura składa się z trzech generatorów dźwięku. Generalnie mamy trzy oscylatory. Dla każdego możemy wybrać, jaki jest kształt fali. Mamy trójkąt, kwadrat, sample and hold, piła i sinusoida. Oraz szum i super saw, który jest typowo rolandowskim brzmieniem.
Instrument jest wyposażony w bogaty zestaw efektów. Możemy na raz nałożyć 5 efektów. Oczywiście wbudowany D-Beam, złącze dla USB i możliwością zapisywania swoich brzmień.